starostwie powiatowym będzie można skorzystać z nieodpłatnych porad prawnych oraz z poradnictwa obywatelskiego i mediacji. Na terenie powiatu tczewskiego w tym roku będzie funkcjonować 5 punktów nieodpłatnej pomocy, w tym 3 punkty pomocy prawnej oraz 2 z zakresu poradnictwa obywatelskiego i mediacji. Od 2016 roku prowadzimy kilka właśnie tych punktów pomocy prawnej. Jeden z nich znajduje się w naszym budynku w starostwie powiatowym w Tczewie, pozostałe w Słupkowach, w Pelplinie oraz w Gniewie. I tylko w zeszłym roku udzielono ponad 1300 porad prawnych dla 2000 osób. Proszę powiedzieć teraz, kto może z takiej porady prawnej skorzystać? Od początku 2019 roku z tej porady prawnej może skorzystać każdy. Jeszcze do 2018 roku trzeba było spełnić pewne wymagania, które dedykowały o tym, czy ta porada prawna może być udzielona, czy nie. Natomiast teraz wystarczy tylko podpisać oświadczenie, w którym zaświadcza się, że nie jest się w stanie zapewnić własnymi środkami pomocy prawnej. Osoby zwracające się do radcy prawnego o pomoc kierują pytania z zakresu prawa rodzinnego i nie tylko. Najczęściej spotykam się z problemami dotyczącymi ogólnie prawa cywilnego, ale w szczególności to są prawy z zakresu prawa rodzinnego, spadkowego, ubezpieczeń społecznych. To jest ten najczęściej spotykany typ spraw, ale też zdarzają się rzadsze sprawy, z którymi też tutaj mamy do czynienia, to jest na przykład prawo karne, wykroczeniowe, nawet sprawy są takie z zakresu, można powiedzieć, prawa międzynarodowego, bo też przyjeżdżają tutaj osoby, które były na migracji i teraz chcą uzyskać pewne świadczenia w tych krajach, które pracowały. Punkt pomocy prawnej jest doskonałą alternatywą dla osób z cieńszym portfelem, dodaje radca prawny Marcin Drzewicki. Myślę, że jak najbardziej jest duży sens w istnieniu tych punktów, co widać po frekwencji. W tym punkcie prawnym tutaj w Tczewie w starostwie w zeszłym roku przyjęliśmy 950 klientów. Tutaj średnio 80 klientów miesięcznie, 4 osoby na dyżur, ten 4 godziny. Więc naprawdę jest potrzeba udzielać takich bezpłatnych porad, gdyż nie wszyscy po prostu są w stanie pójść do kancelarii i zapłacić za poradę prawną czy poprowadzenie sprawy. Pan Jan Paśko, który skorzystał z darmowej porady prawnej, uważa, że taka pomoc skłania ludzi, zwłaszcza tych mniej uposażonych, do odwiedzenia radcy. Bardzo dobre i bardzo potrzebne dla tych, co emerytów, rencistów, co nie mają kasy. Czy pan ma jakiś trudny problem do rozwikłania? Od 45 lat walczę z tym problemem. Uda się go rozwiązać? Taka porada bieżąca, czy pismo na pismo odpowiedzieć, czy nie odpowiedzieć. Ale to też cenna uwaga. No, to jest podstawowe, bo jak bym nie odpowiedział w terminie, to nie ma sprawy. Termin wizyt w punkcie należy umawiać telefonicznie pod numerem 58 77 34 912 lub e-mailem punkt@powiat.tczew.pl. Szczegółowe informacje o zapisach na wizyty znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce Nieodpłatna pomoc prawna, poradnictwo obywatelskie i mediacja, umawianie wizyt w punktach.